Starzyski jest jednym z ludzi, ostatnim człowiekiem, którego znam, który był zrobiony na zasadzie harmonii, pełnej harmonii psychofizycznej. Był wcieleniem tradycji, ale równocześnie był wcieleniem zaangażowania aktualnego. Nie można sobie wyobrazić sztuki i środowiska artystycznego lat 60. bez obecności Starzyckiego. Starzewski był współtwórcą awangardy dwudziestolecia międzywojennego, angażując się we wszystkie ważniejsze wydarzenia tego czasu, współtworząc język nowoczesnej plastyki. W 1921 roku zadebiutował na trzeciej wystawie formistów Gmachu Zachęty, gdzie jego obrazy dały się zauważyć jako wykraczające poza metody stylizacji większości autorów prezentowanych podczas wydarzenia. Starzewski utrzymywał się ze zleceń projektowych, wykonywał obiekty użytkowe, meble. Takie projekty, z których utrzymywał się jeszcze przed wojną, jeszcze w momencie, kiedy nie sprzedawał swoich prac. Okres wojny był dla Starzewskiego bardzo ciężki. W wyniku bombardowania stracił on cały dorobek swojego życia. Cały okres socrealizmu, no to żył w biedzie. Całą zimę Starzewski potrafił chodzić w tenisówkach, bo nie miał na buty. No ale potem zwiedzieli się o nim kolekcjonerzy zachodni, że to jest jeden z ostatnich konstruktywistów, który żyje i który tworzy. No i zaczęli tu się zjeżdżać hurmem. Artysta od zakończenia wojny mieszkał i pracował w mieszkaniu Ewy Łunkiewicz-Rogojskiej oraz Jana Rogojskiego, z którymi w 1962 roku zajął nowy lokal przy Alei Solidarności, tworząc tam poza nową pracownią i miejscem do życia również miejsce spotkań artystycznego środowiska tamtych czasów. Wokół nich w tymże właśnie mieszkaniu codziennie spotykaliśmy się tutaj. To jest praktyka, która obecnie byłaby w ogóle nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Myśmy się spotykali właściwie 2 albo 3 razy dziennie z czystej potrzeby. I z czystej potrzeby również, co jednak warto podkreślić, niekończących się dyskusji i rozmów o sztuce. Sztuka była podstawą naszych osobistych kontaktów. Kapcie w muzeum to dość osobliwy obiekt, no i osobisty, prywatny akcesorium artysty. Właściciel nosił te kapcie. Rzeczywiście widzimy na nich ślady użytkowania i widzimy je na fotografiach, gdzie jest portretowany Henryk Starzewski w swojej pracowni. Gdy przyglądamy się bliżej, to oczywiście znowu widzimy ten wzór, czyli pasy kolorów, które jednak nie pojawiają się w tym okresie na reliefach. Starzewskiego interesowały zjawiska optyczne i to widać rzeczywiście w tej pracy. Te kolory z jednej strony przypadkowe może, a tak naprawdę jednak wydają się być takimi wiązkami światła rozszczepionego, które widać podczas zjawiska atmosferycznego, jakim jest tęcza. Oczywiście dzisiaj też takie odczytanie tej pracy jest wymagane. A z drugiej strony też widzimy nawiązanie być może do pracy, która się pojawia kilka lat później z okazji Sympozjum 70, takiej głośnej imprezy artystycznej we Wrocławiu, z okazji której Starzewski przygotowuje dość niezwykłą pracę, instalację przestrzenną i efemeryczną, której czas trwania to 85 minut, która jest widoczna z wielu części miasta, a nawet dużo dalej. Jest to instalacja składająca się z 9 promieni światła na niebie. Zresztą taki jest też tytuł tej pracy. I była to rzeczywiście dość niezwykła praca, która się zapisała na kartach historii sztuki i jest dziś często wymieniana. Starzewski był ojcem przedwojennej awangardy, ale był też jednym z niewielu artystów, których twórczość pozostawała przez cały okres jego życia aktualna. Nie ulegała na żadnym etapie wyczerpaniu. W
po II wojnie światowej jego malarstwo również stało się istotnym punktem odniesienia dla dyskusji dotyczącej ram nowoczesnego malarstwa. Z tego jego cudownego przekonania, że sztuka jest własnością wspólną, że myślenie jest własnością wspólną. Od jednych się bierze i innym się daje, bez żadnych kalkulacji, bez żadnych pokrętnych jakichś strategii. On był autentycznie szczęśliwy, jeżeli ktoś go naśladował, a był szczęśliwy, bo dla niego był to dowód, że idee zawarte w jego sztuce po prostu się rozpowszechniają i stają się własnością wszystkich. Dziś, gdy w przestrzeni medialnej kolor powraca jako coś, co wywołuje dyskusje, emocje, pantofle w muzeum z jaskrawym wzorem naniesionym przez artystę domagają się nowego odczytania i odpowiedzi na pytanie, co ten kolor oznaczał dla Starzewskiego oraz co dziś kolor oznacza dla nas. No a w ogóle to ta przestrzeń, to miejsce, którym była ich wspólna pracownia, chroniła nas wszystkich, całe to środowisko przed kłamstwem, wulgarnością, interesownością i tak dalej, można dużo, które nas otaczały.